Akcja ratunkowa na plaży w Jantarze. Na miejscu LPR akcja ratunkowa na plaży w Jantarze. Tonie 6 osób. Trwa akcja ratunkowa na plaży w Jantarze. Służby otrzymały zgłoszenie o tonięciu 6 osób. Dwie z nich zostały wyciągnięte przez ratowników w dobrym stanie, kolejne dwie są w stanie ciężkim, natomiast jedna jest reanimowana. Wciąż trwają poszukiwania jednej osoby. Jak dowiedziała się interia.pl w rozmowie z policją, na miejscu był zakaz kąpieli. Dyżurny dostał zgłoszenie o tym, że 6 osób miało tonąć w miejscowości Jantar na plaży. Osoby topiące się miały utworzyły łańcuch życia, aby pomóc innemu poszkodowanemu, powiedziała w rozmowie z interią.pl rzeczniczka lokalnej policji Karolina Figiel. Na plaży obowiązywał zakaz kąpieli. Policjantka podkreśliła, że nad wodą wywieszone są czerwone flagi zakazujące kąpieli w morzu z uwagi na bardzo wysokie fale wsteczne i silne prądy. Mimo to część plażowiczów zbagatelizowała ostrzeżenia i weszła do wody. Spośród grupy tworzącej łańcuch życia 5 osób zostało porwane przez fale. Wszyscy z nich zostali wyciągnięci, lecz wciąż trwa poszukiwanie jednej osoby, powiedziała oficer prasowa. Jedna osoba jest reanimowana, dwie osoby są w stanie ciężkim, zaś kolejne dwie w stanie dobrym. Na miejsce przyleciała lotnicze pogotowie ratunkowe, dodała. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności oraz zabezpieczają miejsce zdarzenia. Pierwsze informacje podały media. Jako pierwszy o akcji poinformował trójmiejski reporter Radia Z Maciej Bąk. Informacje potwierdził także dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska na swoim Twitterze.